Akacjowa 38, czy Manuela żyje? Niesamowite wiadomości napływają z Półwyspu Iberyjskiego i dotyczą prawdy o zaciekłej wrogini Kajetany. Manuela może nie być martwa, to właśnie zwrot akcji, który miałby cechować hiszpańskie zapowiedzi telenoweli Akacjowa 38, według których jedna z najbardziej ukochanych postaci z Akacjowej mogłaby triumfalnie powrócić na scenę w budynku mieszkalnym. Mówimy tutaj o niczym innym jak o Manueli Manzano, córce Guadalupe i wielkiej miłości Germana de la Serny, męża perfidnej Kajetany. Dziewczyna oficjalnie uznana za zmarłą z rąk bezlitosnej Ursuli może być jeszcze żywa, ale czy Ursula również ukryła jej ciało wraz z ciałem Germana, który popełnił samobójstwo z rozpaczy po utracie ukochanej? W takim razie, czyje to ciało? To samo Ursula może odkryć coś przełomowego, co zmieniłoby bieg fabuły telenoweli. O co chodzi? Niespodziewane i głośne plotki napływają z Półwyspu Iberyjskiego dotyczące skomplikowanych i pasjonujących wydarzeń w apartamentowcu Acacias. Wydaje się, że Manuela, córka Guadalupe i siostra Pablo, nie zginęła razem z Germanem, jak głosi oficjalna wersja, ale jest w rzeczywistości nadal żywa i gotowa do zemsty. Oczywiście, używanie trybu przypuszczającego jest konieczne, ponieważ wiele jest plotek krążących wokół przyszłości mieszkańców apartamentowca. Spróbujmy zrozumieć, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Akacjowa 38, niespodziewana niespodzianka? Zaskakujące i głośne plotki napływają z Półwyspu Iberyjskiego dotyczące skomplikowanych i pasjonujących wydarzeń w apartamentowcu Akacjowej. Wydaje się, że Manuela, córka Guadalupe i siostra Pablo, nie zginęła razem z Germanem, jak głosi oficjalna wersja, ale jest w rzeczywistości nadal żywa i gotowa do zemsty. Oczywiście, używanie trybu przypuszczającego jest konieczne, ponieważ wiele jest plotek krążących wokół przyszłości mieszkańców apartamentowca. Spróbujmy zrozumieć, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Akacjowa 38, powrót Ursuli. Widzieliśmy perfidną Ursulę spadającą z mostu do ciemnych wód rzeki po bójce z Fabianą, wywołując w biednej służącej, matce Kajetany, nieskończone poczucie winy. Jak już wcześniej zapowiedzieliśmy, pomimo odnalezienia ciała, które wyłoni się z wód i zostanie uznane za ciało nauczycielki, ta sama pojawi się ponownie, z zamiarem zemsty na tych, których uważa za swoich oprawców. Akacjowa 38, wstrząsające odkrycia, w szczególności, wydaje się, że Ursula, zajmująca prestiżową pozycję w fundacji założonej przez fałszywą Sotero, podczas przeszukiwania rzeczy Guadalupe, natrafi na list od tej ostatniej skierowany do swojej córki Manueli. Według plotek krążących po korytarzach, Ursula, chcąc odzyskać łaski swojej byłej pani, natychmiast przekaże dokument Kajetanie, która, jak można przewidzieć, będzie zdumiona takim odkryciem. Czy Manuela naprawdę żyje? I gdzie była przez ten cały czas, zwłaszcza jak uniknęła gniewu mścicielskiego Ursuli? Dodatkowo, możemy ogłosić, że w nadchodzących odcinkach hiszpańskiej Una Vita zobaczymy Ursulę zabijającą Guadalupe nożyczkami, a za bestialskie morderstwo niesłusznie zostanie obarczony jej syn, Pablo.